Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was w nowej modyfikacji na kanale. Jest to tym razem po raz kolejny modyfikacja do Gothica 2, tym razem o nazwie Grzesznicy. Jest to rosyjska modyfikacja, jednakże została ona zdubbingowana, także mam plusik, nie muszę czytać. I jest ona przewidziana na około 4-6 godzin rozgrywki, także przed nami kilka ciekawych, dobrych odcineczków. Myślę, że nie ma co przedłużać, dowiemy się wszystkiego w drodze, także lecimy z nową grą. Mamy jakiś wpis do dziennika na sam początek. Jesteśmy w jakiejś chyba celi i mamy tutaj Drala. Chwila! Słuchaj, Velor, ja tu chyba zaraz umrę z nudów. Jakieś propozycje? Wczoraj strażnik dał mi komplet kości, więc może zagramy w pokera. Pamiętasz zasady? Wszystko, co się słyszy. Nie, przypomnij mi. Nie, przypomnij mi je. Za długo by to trwało. Wierzyć we wszystko, no to jak tu grać? Wydaje mi się, że zapisywałeś zasady w swoim babskim dzienniku. Zobacz no tam, na stronie kościany poker. Okej. Zobaczmy, mamy tutaj... Mamy 30 punktów nauki na sam początek. Jesteśmy zieleni, tutaj tak, zbieranie trofeów, gotowanie, okej, nowa umiejętność, kowalstwo, alchemia, tworzenie run, retoryka, okej. Kradzież kieszonkowa, włamywanie się, skradanie się. Punkty trafień mamy 40, no taka nie tyle, że standardowa postać, ale można praktycznie tak powiedzieć. Ale tak, nas interesuje dziennik. Poker z nudów. Mój stary kumpel Dral zaproponował mi grę w kości. Niezły pomysł, biorąc pod uwagę, że w tej śmierdzącej celi i tak nie ma nic innego do roboty. W zakładce informacje ogólne mogę znaleźć zasady gry w pokera. Okej. Informacje ogólne, tak? Tylko chciałabym... Móc, właśnie, mogę. Kościany poker. Od początku w takim razie. Zasady gry w kościanego pokera. Rozgrywka podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy etap, gracz i jego przeciwnik stawiają równe kwoty, po czym kolejno rzucają kości. Drugi etap. Gdy gracz zobaczy swoją kombinację, ma prawo rzucić jeszcze raz, skontynuować grę, nie rzucając powtórnie, zwiększyć stawkę lub przerwać grę. Wówczas jednak przegrywa. Stawka nie może być wyższa od tej, jaką może maksymalnie postawić dany przeciwnik. Trzeci etap, określenie zwycięzcy. Wygrywa gracz z wyższą kombinacją. W przypadku remisu gra jest rozpoczynana od nowa. Spis kombinacji według starszeństwa rosnąco. Para, dwie kości o tej samej wartości. Dwie pary tej samej wartości każdej kości. Trójka, trzy kości o tej samej wartości. Mały street, pięć kości o różnych wartościach w kolejności od 1 do 5. Duży street, 5 kości o różnych wartościach w kolejności od 2 do 6. Full, para i 3 kości o tej samej wartości. Okej. Kareta, 4 kości o tej samej wartości. Poker, 5 kości o tej samej wartości. Przy jednakowych kombinacjach wygrywa gracz, którego kombinacja zawiera więcej oczek. Na przykład kareta z 4 jest starsza od karety z 2. Dobra. Chwila. Okej, no to zagrajmy w pokera. Wow. Słyszę o tym po raz pierwszy. Dobra. Dlaczego dowiaduje się? On ma 3-3-3. O Boże. Słyszę o tym po raz pierwszy. Przemieszać kości. I tak nikt nie pyta. Mówią to i owo. Dobra, na pewno przerzucimy sobie. Nie chcę już o tym słuchać. Drugą kość. Nie mówię, o tym nie wiesz. Nic się nie... Trzecią kość. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. W sumie nie. Po prostu trzeba odczekać. Na pewno drugą kość. Mam swoje zdanie na ten temat. Powiedziałem. Dobra, no to... Dobra, mamy trójkę, ale to nic nam nie da. Oj, stary, przecież całkiem zapomniałeś, jak się gra. Ale spokojnie, poduczę. Coś się zmieniło. O, strażnik się pojawił. Wygląda na to, że ma coś do powiedzenia. Idź, porozmawiaj z nim. Skąd? Ja się boję, że stracę ząb, jak to było poprzednim razem. Właściwie może być go tylko... Okej, i dlatego stoisz przy nim. Jeśli się nie mylę, to ty i twój przyjaciel byliście kiedyś cieślami. Tak, znamy się na tej robocie.
W takim razie możecie nam się przydać. Przydać? Do czego? Do likwidacji oblężenia? Nie, nie. Od kilku dni nie ma żadnego oblężenia. Co? A orkowie? Nie dalej jak kilka dni temu górniczą doliny nawiedziła potężna powódź, której przyczyny nie znamy. Orkowie zginęli w odmętach, a my nie straciliśmy przy tym ani jednego człowieka. Ale teraz pozostaje nam tylko zbudować kilka łodzi i czym prędzej się stąd zabierać. Ale my jesteśmy wojownikami, a nie robotnikami. I dlatego teraz zostaniecie uwolnieni, aby zbudować te łodzie. Bardzo dziękuję. Tylko nie macie łazić po zamku. Od razu idźcie do Percivala po dalsze polecenia. Oczywiście. Okej, to jesteśmy wolni. Nie można wierzyć. Hej, kolego, widzę, że cię wypuścili. Idziesz do Percivala? Tak. Nie mógłbyś w związku z tym wyświadczyć mi małej przysługi? To zależy od tego, co masz na myśli. Szepnij Percivalowi słówko, żeby i mnie wypuścił. Przekonaj go, że z moją pomocą budowa łodzi będzie się posuwać znacznie szybciej. No nie wiem. Jeśli wierzyć temu, co mówią, niebawem cała dolina znajdzie się pod wodą i wszyscy tu zdechniemy, co do jednego. Przecież chcesz się stąd wydostać. No tak, oczywiście. No to ja mam plan, jak to zrobić. Uwolnisz mnie, opowiem. Mam swoje zdanie na ten temat. Okej. Mnie i tak nikt nie pyta. Mnie i tak nikt nie pyta. Wow, ale porośnięty jest ten zamek. Możemy jedynie przeczekać. Wolność! Brakowało mi zmartwień. Nareszcie! Nie myślałem nigdy, że tak bardzo będę się cieszyć, widząc słońce nad moją grzeszną głową. Mnie i tak nie jest źle, ale na radość chyba za wcześnie. Tak denerwuje. Trzeba mi więcej głowy. Co teraz robimy? Trzeba jak najszybciej znaleźć sposób na wydostanie się stąd. Jeśli dostojni paladyni zdecydowali się skorzystać z pomocy skazańców, to sprawy mają się bardzo źle. Cholera, masz rację. No to co robimy? Potrzebujemy planu. Pójdę do tego Percivala, może dowiem się, co się tu dzieje. Dobra, ja tymczasem pogadam z innymi. Potem spotkamy się tutaj. Powodzenia! Tak dalej być. Okej, możesz mnie nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Moje zdanie i tak. Co pozwoli ci na mnie kieszenie złote? Nie jest to zbyt uczciwe, ale do cholery. Co to kogo obchodzi? Tak pokażę ci, mam swoje jak się dostać do cudzych kieszeni, wydostać stamtąd cenne rzeczy. Mogę ci też pokazać, jak stać się zręczniejszym. Czemu nikt mnie nie słucha? Okej, czy możemy się u ciebie uczyć kradzieży kieszonkowej? Przecież wiedział o tym wcześniej. Będą jakieś osiągnięcia w tej grze z tego co widzę, ale to chyba sprawa na później. Dobra, mieliśmy iść do Percivala, a ty miałeś tutaj stać i czekać na mnie, a gdzie idziesz? Nic się nie zmieni. Dobra, potem cię będę szukać po całym obozie. Dokładnie tak jak mówię. Oh my god. To przecież oczywiste. Naprawdę ciekawie widzę. Przyszło mi to do głowy. Brutus. Dobra, na razie chodźmy może po prostu pogadać z tym całym Percivalem. Nie mów, że o tym nie. Kto cię wypuścił? Jak to kto? Nie miał wystarczająco czuć. Czemu to zrobił? No wiesz, będę pomagał przy budowie łodzi. Dobra, przechodź. Dzięki. O, tu jest Percival. Strażnik więzienia powiedział, że poszukuje ścieśli. Tak, to prawda. Jestem Percival. A ja Velor. Umiesz budować łodzie, Velor? Tak, oczywiście. Dobrze. Materiałami zarządza Golbert. Powiedział, że brakuje mu drewna i narzędzi. Potrzeba mu 9 desek, 3 młotki i 2 piły. Jak znajdziesz, to mu to odnieś. To znacznie przyspieszy pracę. Czy to jasne? Gdzie znajdę Golberta? Szukaj go w pobliżu wyłomu w murze. Wraz z nim jest kilku robotników. Trudno ich przeoczyć. Okej, a gdzie szukać tych rzeczy? Gdzie mam szukać tych rzeczy? W zamku, rzecz jasna. Zajrzyj do kuźni, sali tortur i do magazynu. Masz to po prostu znaleźć, a gdzie to mnie już nie obchodzi. Skąd ty to masz? Dostanę jakieś wyposażenie? Wyposażenie? A na co tobie wyposażenie? Kilka miesięcy gniłem w celi. Chciałbym się chociaż przebrać.
Zwykłą młodzież zorganizujesz sobie sam, a broni i tak nie dostaniesz. Dobrze, zaraz się tym zajmę. Mamy mało czasu, więc się pośpiesz. W więzieniu widziałem jeszcze jednego skazańca. Jest silny i chciałby pracować. Może i jego da się wypuścić? Hugo? Tak. Nie, jego nie wypuszczę. Ale dlaczego? A co ci do tego? Chciałbym, jak i wy, jak najszybciej się stąd wydostać. Przydadzą się dodatkowe ręce do pracy. Nie wiem, czy można ci wierzyć. A jeśli coś z nim zaczniesz kombinować? Co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pomagaj moim braciom, a dokażesz swej wierności. Wtedy być może ponownie rozpatrzę twoją prośbę. Okej. Jeśli... O jego uwolnieniu nie może być nawet mowy. Dobra, czy musimy jednak porozmawiać ze wszystkimi ludźmi tutaj? Słyszę o tym po raz. Czy to oznacza, że ja mogę wszystko tutaj kraść z tego miejsca? Dostanę po łapach? O, w ogóle wow, pierwszy zapis. Tak, inwentarz jest troszeczkę inny. Dobra, widzę, że... Okej, piła. Cześć. Widzę, że nie dostaję po łapach, jak coś kradnę. W ogóle nasz ekwipunek... No, wszystko to, co udało nam się zebrać chwilowo tutaj jest. O, cześć, Garond. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie wyglądasz mi na kogoś biegłego sztucy alchemii. Chyba się nie mylę. W zasadzie się nie znam, ale mogę spróbować. No tak. Niech będzie. Co mam zrobić? To proste. Przygotujesz miksturę według tej receptury, a potem przyniesiesz ją mnie. Jaki jest efekt jej działania? Zbadanie tego to druga część twojego zadania. W zamku nie ma nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc. Nie próbowałeś jeszcze? Spróbuj. Jeśli rzeczywiście nikogo nie znajdziesz, przynieś mi prostą miksturę. Wtedy jednak za wykonanie połowy zadania dostaniesz połowę nagrody. Dobrze, zrobię co trzeba. Okej, okay. Pierwsze zadanko mamy od Orika. Garond. Porzucił nas. On nas porzucił. Na ostatniej chwili byliśmy mu wierni i walczyliśmy z jego imieniem na ustach. Do ostatniej chwili. A on nas porzucił. Błądziliśmy dotąd w ciemności. Czyżby nasza wiara opierała się na fałszu, na kłamstwie? To bez sensu. Po co ratować ciała zagrożone gniewem Adanosa, gdy innos nas zdradzi? Powiedz Percivalowi, aby przerwał pracę. Trzeba umieć przegrać i przyznać się do porażki. Widzę, że Garond tu nieźle dostał coś w głowę, mu się stało. Czy ten kufer będę mogła obgrabić? Jest zamknięty, więc raczej nie. Pewnie dostanę po łapskach jednak. Tym razem. Spróbujemy. Nie znam się na otwieraniu zamków. No właśnie, nie znamy się na otwieraniu zamków. Nie wiem, kto mnie może tego nauczyć. Dobra, tutaj musimy przejść sobie, popatrzeć, czy czegoś nie ma. No bo jednak szukamy tych całych sprzętów. Dobra, tutaj w sumie przeszłam całość. A da się wejść na górę? Nie wiem już, co mogłeś powiedzieć wcześniej. Rozmawiałem z Garondem. Obecna sytuacja odbiła się na nim bardziej niż na pozostałych. Kapitan był oddany Innosowi jak nikt inny. Nas jednak uratował potop, żywioł Adanosa. To znaczy, że Innos nas opuścił i porzucił. Garond nie może się z tym pogodzić. Okej. Trzeba jakoś pomóc Garondowi. Próbowałem coś zrobić. Niestety nie znalazłem na to żadnego sposobu. Jeśli chcesz mu pomóc, to koniecznie udaj się do siedziby magów. Może znajdziesz tam coś pomocnego. Dobrze. Okej. Trudno mi w to uwierzyć. W porządku. Dobra, teraz idziemy na górę. Poszperać troszkę. Czemu nikt mnie nie słucha? Co my tu mamy? Nie znam się na otwieraniu zamku. A no to ja wiem, mój bezimienny bohaterze. Bez klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, czyli tutaj w sumie nic nie znalazłam. Drzwi otwarte na oścież, bo tak. Tutaj wejdę.
Portret Gomeza. Nie znam się na otwieraniu zamku. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To fajnie. Cześć, rycerzu. Strzelam, że tutaj coś znajdziemy. Mam pierwszy wytrych. Widzę, że mogę sobie tutaj wszystko pozbierać. Drugi wytrych. Okej. Nie znam się na otwieraniu zamku. No to ja wiem, że ty się nie znasz. W ogóle zobaczmy, jak tam wygląda. No wszystko jest zalane wodą. To trzeba przyznać. Całkiem ciekawy w ogóle pomysł na modyfikację. Ciekawe, co będzie bardziej tutaj głębszego, jeżeli chodzi o tych całych grzeszników. Tutaj nic. Kufer to za chwilę. Kufer, którego i tak nie otworzę. Nie znam się na otwieraniu zamku. No dokładnie, ale się wiecie, upewniam na wszelki wypadek, czy tutaj coś leży? Nie. Dobra, czyli wyszłam tutaj na górę w sumie po nic. Tutaj w sumie cały zamek żeśmy obeszli, także możemy wyjść chwilowo stąd. I może tak, przejdźmy najpierw tutaj. Mnie i tak nikt nie pyta. Drala znajdziemy przy okazji. Mówią to i owo. Ode mnie tego nie dostał. Tam na dół mogę jeszcze zejść. Tu jest Christopher. Nie mów, że o tym nie wiesz. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę. Czasem warto umieć przekonywać innych do swoich poglądów. Moje zdanie sztuka. Ty też możesz się tego nauczyć. Będzie cię to jednak kosztowało 70 sztuk złota. Okej. Dobra. Możemy zagrać w pokera też. W ogóle gościu ma podłożony dubbing, w sensie dubbingował go Archie. Bo słyszę. Dobra, zagrajmy. Zrobimy tak. Jeśli wygram z tobą w pokera, to nauczysz mnie za darmo. Nie lubisz rozstawać się z pieniędzmi, co? Dobrze. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Przyszło mi to do głowy. Dobra, to spróbujmy. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Rzuć kości. Ode mnie tego nie. Dobra, gościu ma jedną parę. Trzeba uważać na to, co się. Ja mam karetę. Mówią to i owo. Dobra, to w takim razie przemieszać kości chcę. I chcę przerzucić czwartą kość. Słyszę o tym po raz pierwszy. I potwierdź powtórny rzut. No to było oczywiste. Wygrałeś. W takim razie nauczę cię za darmo, gdy będziesz na to gotowy. Okej. Nie mów, że o tym nie. Zrobię sobie zapis, bo nie do końca wiem, o co chodzi z tą nauką. Pewnie chodzi o retorykę. Chwila. Nie chcę już o tym. Naucz. Przekonywanie. Tak, to jest retoryka. Także fajnie, mamy to. O, cześć, desko. Kolejna deska. Deścik polny, proszę mi to oddać. Nie wiem, ile dokładnie tego potrzebuję. Musiałabym sprawdzić w dzienniku, ale chwilowo po prostu zbieram to, co mi się napatoczy. Jeszcze możemy zejść na dół, także myślę, że za moment to zrobię. Jeszcze na górę możemy wejść. Na mury. A raczej na mur. Bo tam dalej przejścia nie widziałam. Dobra. To co, schodzimy w takim razie teraz niżej. Co my tu mamy? Sprawdźmy. Co tu jest? Drzwi zamknięte. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No to widzę, że niepotrzebnie tu przyszłam. Mam na imię Velur chyba, albo coś w tym stylu. Dobra. Powiedziałem dokładnie to samo. Mięso kopacza. To było oczywiste. Dobra, Drala chwilowo nie widziałam. Tutaj jeszcze był gdzieś Brutus. Cześć, owieczki. Musiały pojawić się problemy. Macie coś tutaj przy sobie? Niekoniecznie. To wszystko tylko po głosie. Dobra, to teraz Brutus.
Widzę, że wiesz, o co tu chodzi. Jestem zaskoczony. Okej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie widzę ani jednego powodu, abym miał tracić dla ciebie swój czas. Skąd ty to znowu masz? Kim jesteś? Nazywam się Brutus. Jestem silny i nie mam nastroju. Czy to jasne? Okej. Czemu jesteś nie w humorze? Nie wiem, czym Sale Torbum zalała woda. I teraz moje narzędzia stały się bezużyteczne. Paladyni latają tylko wokół tych łodzi. Słyszę o tym. A ja nie mam żadnego zajęcia. Z drewnem nie zamierzam zawierać znajomości. Nie pozwolę się tak traktować. Może ci jakoś pomogę. Może znajdę dla ciebie jakąś robotę. No spróbuj. Musiały pojawić się problemy. Nie mam nic do stracenia. Dobra. Jeśli chodzi o pracę. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Dobra, nic nie mogę, widzę. Grasz w kości. Gram, a ty na doświadczonego gracza mi nie wyglądasz. Tak ci się tylko wydaje. No to zobaczymy. Okej, to zaraz zagramy sobie z nim w pokera. Tylko sobie zrobię oczywiście kolejny zapis. Dobra, to tak. Zagrajmy w pokera. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie zasłużył na coś. No, widzę, że gramy za pieniądze. Ja chyba że to złota nie mam. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Widzę, że wiesz, o co tu chodzi. Ja bym tego nie zrobił. Dobra, to już ze mną chwilowo nie gadaj. No, mam 0 sztuk złota, także nie zagram z tobą chwilowo. Dobra, mamy kolejne deski. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Drala nigdzie nie widzę. Okej, chyba rozmawia z paladynem, no to fajnie. Tak dalej być nie może. No to pogadam z tobą. Okej, widzę, że nie mogę chwilowo. No to nie. Przecież wiadomo o tym od dawna. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Kolejna deska, tu jeszcze roślinkę jakąś przegapiłam. Mamy też młotek. Lepiej zostawię to w spokoju. Mamy również posąg i nosa. Akin. Nie mogę z tobą gadać. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Dobra, przejdę się jeszcze tutaj. Może coś znajdę. Widzisz, już mi lepiej. No dokładnie, mamy deskę. Trudno mi to uwierzyć. Mięso kopacza kolejne. Jedno i drugie. I kufer. Tego nie da się otworzyć, okej. Okay. A ten mogę otworzyć? Nie znam się na otwieraniu zamku. Kto mnie tutaj może nauczyć otwierać zamki? To jest bardzo ciekawa sprawa, bo Dral może mnie nauczyć kradzieży kieszonkowej. A otwierania zamków? Rycerz. To nie. Knecht, rycerz. Deska, rycerz. Kolejna deska. Zebrałem deski. Wow, super. Młotek. Cześć, Dobar. Brutus szuka roboty. Nie potrzebujesz czasem pomocy? Przez tą cholerną pomoc straciliśmy masę ubrania. Na to nie wpadł. Fakt, Turkowie zdechli. Teraz Percival żąda, abym odtworzył połowę zapasów straconej broni. I do tego zanim robotnicy skończą budowę łodzi. Jego czyny były sprawiedliwe. Do tego zabrali mi jedynego pomocnika. Sam by na to nie sam, bo paladyn teraz stuka młotkiem w cieślarki. Nie sądzę. Na co paladynom tyle broni? Przecież i tak nie zabiorą wszystkiego ze sobą. Ja tam nie wiem. Każą to robię. Nie rozumiem, bo czasem czemu się wydaje, że ta powódź sprowadziła na paletynowie jakieś szaleństwo. Garrot nie rozmawia już z nikim. Jego czyny to czemu? Tylko nie wiem, ale to do niczego dobrego nie doprowadzi. To co? Weźmiesz Brutusa na pomocnika? Tak mi się właśnie wydaje. Tak, to bardzo silny chłop. Tak się teraz tu przyda. Dobra. Sprzedasz mi broń? Ty chyba na głowę upadłeś. Jeżeli ktoś zobaczył cię moją broń, to zaraz zawiśniemy na sąsiednich szybienicach. Czemu aż tak surowo? Ja
jesteś skazańcem. Nie wolno ci posiadać broni. Paladyni nigdy nie obdarzą cię zaufania. Zresztą teraz mogę powodzić wszystkich. Mniej broni w rękach ludzi, tym lepiej. Okej. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Dobra. Masz tu jakiś młotek, gościu? W ogóle, czy my możemy się uczyć kowalstwa? Możemy. Nie wiem jakim cudem, no ale dobra. Ty masz młotek, oddaj mi. I blokujące mnie drzewa, z tego co widzę. Super. Dobra, do magów pójdziemy sobie za chwilę. Rycerz, ty wyglądasz... O, Kerolot. Wow. Wyglądasz na zamyślonego. No i co? Co ci do tego? Nic. Ot tak, zainteresowałem się. A może pójdziesz gdzieś indziej się interesować? Ktoś za to odpowie. A może jednak powiesz? Nie, nie powiem. Paladyni są coś nie w sosie. Co tam mruczysz pod nosem? Idź już sobie. No dobra. Ej, aha. Zaczekaj. Opowiesz. Słucham uważnie. Tak dalej być nie może. Jakiś drań ukradł paczkę moich mieczy. Ktoś za to odpowie. Chcę je odzyskać. Skąd ty to masz? Okej, okay. Kogoś podejrzewasz? Podejrzewasz kogoś? To albo któryś ze skazańców pracujących przy budowie łodzi, albo któryś ze strażników. Strażników? Z jakiego powodu mieliby cię okradać? Christopher rozpowiada o mnie przeróżne kłamstwa. Nie pytaj, czemu to robi. Wyraźnie mnie nie lubi. Doszło do mnie to, Jono. Czemu te miecze są dla ciebie takie ważne? Tu nie chodzi o miecze, a o honor. Nie pozwolę, by mnie okradano. Okej. Pomogę ci. Zacznij od Christophera. Nawet jeśli nie on je ukradł, to na pewno coś wie. Dobrze, spróbuję odzyskać twoje miecze. Dobra, to mamy kolejnego kościka. Ziele. Nie chcę ziele, tylko chcę młotek. Tandor, pomóż mi. Co tutaj robisz? Ja i moi bracia zamierzamy opuścić Górniczą Dolinę. Wybieram z magazynu rzeczy, które mogą się nam przydać w drodze. Teraz czekam, aż robotnicy ukończą budowę łodzi. Wtedy załadujemy wszystko i odpłyniemy. Mam nadzieję, że się to uda. Łodzi wystarczy i dla ludzi, i dla całego wyposażenia. Możesz być tego pewien. Jaki kłamca. Możesz mi coś sprzedać? Może i tak, ale na pewno nie sprzedam ci broni. No i oczywiście nie pokażę ci wszystkiego, co mam do zaoferowania. No jasne. Pokaż mi. Ale pokaż mi cokolwiek. Masz mikstury, masz pierścień ochrony, pas obywatela. Dobra, chwilowo nie chcę nic. Tu mogę wejść? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Oczywiście, że nie mogę. Tu pewnie udar stoi. Tak. Czym się tu zajmujesz? Kiedyś pilnowałem, aby orkowie nie łazili tu na komputeranie. Teraz jednak, gdy wszystko znalazło się pod wodą, Garant oszalał. Władzę przyjął parkiwał. Linus się o nas odwrócił, a wszyscy stoimy o krok od śmierci. Po prostu stoję tu i patrzę na wodę. Teraz jednak, gdy wszystko znalazło się pod wodą, Garant oszalał. Władzę przyjął Parsival. Ino się od... Okej, okay, coś się popsuło. Masz znakomitą ku... Podoba ci się. Jestem najlepszym kusznikiem wśród paladynów. Mógłbyś mnie nauczyć, jak posługiwać się kuszą? Co takiego? Mam się dzielić twoją wiedzą z jakim zawszonym wieżem? To...
początku wydawałeś się taki sympatyczny. Okej. Może to głupi, ale tutaj zrobię jakąś parkura. Wejdę tędy? Tędy może nie. Ale tędy? No nie, nie wejdziesz tu? To po co jest ta przebudówka? A ciekawe, co się stanie, jakbym tam wpadła na dół. Nie wiem, nie chcę chyba sprawdzać. Dobra, Parsival. Tutaj jeszcze kogoś mamy. Daylon, Ilet, o Boże Święty, ile postaci. Może ja najpierw zbiorę coś od was. Macie coś tutaj, panowie? Co mogę zebrać? Ziele lecznicze. No to bez sensu. Dobra, do nich przyjdę za moment. Idziemy jeszcze się rozejrzeć tam po tamtej stronie zamku. Może tutaj jeszcze coś znajdę. Dobra, co my tu mamy? Na pewno są deski. Co prawda już mam wystarczającą liczbę desek, ale zbiorę ich więcej. Tutaj coś mamy. Tam nic nie ma. Tutaj gdzie przejdę? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, czyli tam nie wejdę. Zaraz się jeszcze przejrzę. O Jezu, poprzechadzam się w innym miejscu. Ale tymczasem chciałabym tutaj pozbierać jeszcze. Notatka. Dziś wrzucili nowego skazańca. Chcieliśmy z chłopakami zrobić mu chrzest, ale wmieszał się Diego i nam na to nie pozwolił. Czemu się miesza w nasze porachunki z żółtodziobami? Po co psuć innym zabawę? Trzeba się czasem oderwać od tej szarej codzienności. Nowych ostatnio mało, nie ma kogo tłuc. Kopacze znają nas już zbyt dobrze i znikają, gdy się tylko pojawiamy. Mam nadzieję, że Gomez w końcu weźmie się na poważnie za te hołoty z nowego obozu. Mam już ich dość. Jaka jest korzyść z miecza, którego nie można użyć? Okej, okay, czyli to jest chyba troszeczkę powiązane z Gotyczkiem jedynką. Umiesz czytać, gościu? Umiesz. To jest ta sama notka, co była kiedyś już w podstawowym Gotyczku chyba 2. Także nie będę jej czytać ponownie. Tu jest zawalona. Dokładnie, ale może coś tu znajdę. Nie. Dobra, sprawdźmy najpierw w dół. Łóżko Brutusa. Młotek. Super. Młotki mamy już. Jeszcze chyba pił nie mam. Coś mi się tak kojarzy. Tu jest jakiś gościu. Arust. Cześć. Kim jesteś? A ty? Chociaż wiesz co, nie mów, sam zgadnę. Tak, zmęczenie, śnice pod oczami, jak dziwka z zawszedłego burdelu. Ale jesteś miły? Marzenie wszystkich dziewcząt królestwa. Próbujesz żartować? Tak, i chyba mi to nieźle wychodzi. Lepiej niż tobie. Nie wiem, czy Majes nie podkłada tutaj głosu. Arustowi. Brzmi bardzo bez podobnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, czyli tutaj mamy troszeczkę drogę zamkniętą. Tutaj już nic nie było. Dobra, to idziemy na pięterko. I tutaj sprawdzimy, czy coś mogę jeszcze znaleźć. Znowu o Matko Boska! Szczury! Jezu! Jezu! Ale się przestraszyłam. Nie wiedziałam, co się dzieje. Pomocy! Chciałam wejść na górę tylko. Właśnie po to mi jest potrzebna broń, panowie. To już widzę, że tam raczej nie pójdziemy. Chodźmy jeszcze do magów w dzisiejszym odcinku i na tym zakończymy. Nie wiem, czy magowie będą mieli jakąś piłę, no ale... uznajmy, że będą mieli jakąś piłę. Kartka z dziennika.
Nowy skazaniec zaczął pracować dla Satorasa i jego magów wody. Mają oni nowy plan zniszczenia bariery. Informatorzy twierdzą, że szuka dla nich kamieni ogniskujących, które użyto wcześniej do utworzenia bariery. Mam nadzieję, że mu się uda. Tak, Goticzek jedyneczka znowu nam się kłania. Tutaj jest Miltena zapiseczki, czyli to, co już tutaj też wcześniej było. Menzurka, cześć. Kolejny regał. Tu też chyba Miltena. Nie, mamy mapę Górniczej Doliny. Z Gothica 2. Zrobiłbym to inaczej. Dobra, co mamy po tej stronie? Jezus Maria, co się stało? Boże, jak się przestraszyłam. O Jezu. Co? O jejku. Uratuję tego paladyna. Co to miało być w ogóle? Oczyszczę umysł kapitana. Jezusie, ale się przestraszyłam. Przeczytamy sobie tą recepturę, co tam potrzeba do tego. Receptura mikstury. Oddech cieniostwora. Jedna polna jagoda, trzy mięsa kopacza, jeden rdest poln, cztery rośliny lecznicze. Wydaje mi się, że nie mam polnej jagody. Dokładnie, nie mam polnej jagody chwilowo. Zaprowadź mnie do paladyna. O co tu chodzi? Dobra, czyli tutaj magów ogólnie też nie ma. Ale mieliśmy tutaj przeszukać co nieco. Tutaj są zapiski Koristo. Nie znam się na otwieraniu zamków. Co to za przełącznik? Coś zrobiłam, ale nie wiem co. Tu nic ciekawego. Mogę go wyleczyć. O co tutaj chodzi? Teraz mi się będzie coś dziwnego pojawiać i ja nie rozumiem. Mnie to już nic nie dziwi. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to byłoby na tyle na ten odcinek ogólnie. Już go zakończymy. W kolejnym zobaczymy, co nam się uda dalej zrobić. Będziemy postaram się znaleźć resztę narzędzi. Nie wiem, co to są za napisy, także też o tym trochę pomyślę, sprawdzę, co to i o co chodzi. I porozmawiamy jeszcze z tamtymi gośćmi. Także do usłyszenia. Cześć.